Sezon zima 2019 wystartował na dobre, dlatego postanowiłem zebrać do kupy najlepsze tytuły i przedstawić je Wam pokrótce w pierwszych wrażeniach, gdzie pod uwagę biorę trzy pierwsze odcinki z danej serii. Zapraszam do oglądania. Boogie Pop jest bardzo specyficznym tytułem, gdyż tutaj nie mamy do czynienia z ciągiem fabularnym, a kilkoma opowieściami dziejącymi się mniej więcej w tym samym momencie. Głównym bohaterem jest tytułowy Boogie Pop, który przejmuje kontrolę nad pewną dziewczyną, by móc walczyć ze stworzeniami, które zagrażają ludzkości. Jednakże to nie Boogie Pop gra tutaj pierwsze skrzypce, a epizodyczni bohaterowie i historie z nimi związane. Sam tytułowy bohater jest z nimi powiązany przez te w cudzysłowie potwory, które wpływają na naszych protagonistów. Audiowizualnie seria stoi na bardzo wysokim poziomie, animacja ma czasami gorsze momenty, ale widać, że Madhouse się postarał. Moje jedyne zastrzeżenie tyczy się tego, że co do pierwszej historii, czyli trzech początkowych odcinków, zastosowano inwersję czasową, której nie jestem wielkim fanem, ale po kolejnych epizodach doceniłem ją ze względu na to, że zapewne bez niej nie zrozumiałbym wielu rzeczy. Domestic na Kanojo opowiada o Natsuo, który jest zakochany w swojej nauczycielce Hinie. Próbując zapomnieć o swoich uczuciach, postanawia wybrać się na mikser ze swoimi kolegami z klasy, gdzie spotyka Rui, z którą trafia do łóżka. Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że mamy tu do czynienia z drugim kuzyną Honkai, jednak stety albo niestety tak nie jest. Z powodu ponownego orzęku ojca, protagonista zyskuje dwie siostry, Hinę i właśnie Rui. Majka skupia się przede wszystkim na problemach każdej postaci z osobna, gdzie na samą miłość czy zbliżenie się nie ma za dużo miejsca. Chociaż w tym przypadku nadrabia mocno trzeci odcinek, który serwuje nam bardzo dobre przedstawienie relacji bohaterów za pomocą minimalizmu. Domestic nie jest niczym fenomenalnym, jednak przyjemnie się to ogląda. Postacie mają ciekawe charaktery, protagonista nie jest głupi i potrafi myśleć, co często się nie zdarza, a bajka dodatkowo jest okraszona naprawdę dobrze dobraną kolorystyką. Dororo opowiada o losach Hyakkimaru, którego narządy zostały złożone w ofierze demonom, dając jego ojcu możliwości do przejęcia władzy w kraju. Głównemu bohaterowi na skutek pewnych wydarzeń udaje się przeżyć. Następnie obserwujemy przeskok czasowy, gdy protagonista jest już dorosły, jednak nadal nie posiada chociażby skóry, oczu czy uszu, a wszystko to jest zastąpione protezami. Hyakkimaru podróżuje po świecie w celu zabicia demonów, dzięki czemu powoli odzyskuje skradzione części ciała. Dororo poza głównym wątkiem fabularnym dużą część przeznacza na historię pobocznych postaci, a nawet tych epizodycznych, dzięki czemu wszystko tworzy naprawdę ładną całość. Dochodzi do tego genialnie komponująca się muzyka ze świetnie zanimowanymi pojedynkami. Dororo jest ciekawą pozycją chociażby ze względu na to, że jest to ponowne przełożenie historii, która miała już swoją adaptację w 1969 roku. I trzeba przyznać, że jak dotąd jest to bardzo udane przedsięwzięcie. Kaguya-sama jest kolejnym ostatnio tytułem, który w swoim gatunku, jakim jest romans, prezentuje nowe, oryginalne podejście. Mamy tu do czynienia z przedstawieniem miłości za pomocą walki bohaterów o to, które z nich pierwsze przyzna się do skrywanej miłości. Każdy odcinek składa się przynajmniej z kilku pojedynków. Bajka skupia się przede wszystkim na rozterkach wewnętrznych bohaterów, a także wszelkich podchodach czy organizowaniu pułapek na drugą osobę. Tytuł ten wypełniony jest po brzegi ciepłymi uczuciami i humorem, w którym powinien odnaleźć się każdy. Kategoruje XX to drugi sezon bardzo przyjemnej serii o hazardzie. Główna bohaterka, jaką jest Yumeko, została odsunięta trochę na dalszy plan, skupiając się przede wszystkim na Mary i Suzui, dzięki czemu bajka niewątpliwie zyskała, prezentując sobą coś więcej poza ciekawymi zagrywkami psychologicznymi i wręcz genialną mimiką postaci. Wszelkiego erotyzmu wypływającego na każdym kroku z postaci jest mniej, co się chwali, gdyż zastąpiło to nową grupą postaci, które już same w sobie dostarczają go w zupełności. Zauważalny jest wzrost jakości produkcji pod względem wizualnym, jak i fabularnym, co sprawia, że tytuł ten jest jeszcze lepszy od pierwszego sezonu. Mob Psycho 102, czyli kontynuacja przygód tytułowego bohatera, który nie do końca panuje nad swoimi mocami psionicznymi. Jak na razie drugi sezon bardzo zaskakuje z tego względu, że prezentuje sobą zupełnie coś nowego niż miało to miejsce w pierwszej odsłonie serii.
Mop, który zawsze skrywał głęboko w sobie wszystkie emocje, powoli zaczyna odnajdywać w sobie nowe uczucia, dzięki czemu zyskujemy to, czego brakowało wcześniej, czyli większego skupienia się na protagoniście i jego rozwoju. Trochę zawiodłem się z szybkiego zrezygnowania z wątku dziewczyny Moba, jednak dostarczył on naprawdę pięknej animacji, odkupując swoje winy. W ogóle cały drugi sezon jak dotąd nie zawodzi pod tym kątem, wyciągając na wyżyny sztukę, jaką jest animacja. Tate no Yusha jest kolejnym isekajem, który jednak nie jest w 100% odtwórczym kotletem. Bajka opowiada o losach czterech bohaterów przyzwanych do innego świata w celu uratowania go przed apokalipsą. Tytuł ten skupia się przede wszystkim na najgorzej obdarzonym przez los bohaterze, który jako jedyny zamiast broni ofensywnej posiada tarczę. Przez to szybko zostaje zmarginalizowany, odcięty od reszty. Z tego powodu samodzielnie musi radzić sobie w nowym środowisku. Tate no Yusha urzeka głównie za sprawą powolnego rozwoju protagonisty oraz eksplorowaniu świata, który dzięki małym gestom z pozoru nic nieznaczącym powoduje, że jest to bardzo dobrze zapowiadający się tytuł z gatunku fantasy. Jeszcze wspomnę, że slime i Kazega Tsuyoku Fuiteiru dalej trzymają wysoki poziom, w szczególności biegający chłopcy w ostatnich odcinkach wspinają się na wyżyny swoich możliwości, prezentując kompletne dzieło bez wad. Myślę, że ten tytuł spokojnie powalczy o topkę roku. I na sam koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że chyba nigdy nie było sezonu z tyloma wyśmienitymi openingami i endingami. Pierwszy raz sumiennie nie pomijam niczego, bo wszystko tu jest na bardzo wysokim poziomie. Na kanale, jak i w opisie, jest playlista moim zdaniem najlepszych utworów z tego sezonu. W komentarzu możecie się pochwalić, co oglądacie, jaka jest wasza ulubiona aktualnie wychodząca seria, opening i ending, albo po prostu co sądzicie o tym sezonie. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!